Piknikiem europejskim świętować będziemy w najbliższą środę 15. rocznicę wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Miasto z tej okazji postanowiło przypomnieć mieszkańcom, jak zmieniło się nasze otoczenie w ciągu tych lat. Spotkamy się o godzinie 13 na placu Marii Konopnickiej. Tam będzie zaprezentowana taka plenerowa wystawa zdjęć zainstalowanych na takich kubikach, które będą przedstawiały projekty zrealizowane z udziałem środków Unii Europejskiej. To, co w Suwałkach wykonaliśmy w ciągu ostatnich 15 lat, ale główne takie sztandarowe nasze jakieś rzeczy inwestycyjne. Po otwarciu plenerowej ekspozycji uczestnicy pikniku przejdą do Parku Konstytucji 3 Maja. Tam pole do popisu będą mieli ci, którzy kochają śpiew. Na początek zaplanowano wspólne odśpiewanie hymnu Unii Europejskiej. Ody do radości. Jak urodziny, to oczywiście musi być tort, a wobec tego będzie taki tort, pokroimy flagę Unii Europejskiej, a to taki słodki będzie poczęstunek. I później będą różne konkursy z nagrodami, i to pewnie interesującymi, nawet nie wiem jakie, ale zapowiedź jest, że ktoś temu funduje nagrody. Będzie konkurs taki wiedzy na temat właśnie Unii Europejskiej, a w zasadzie Unii Europejskiej w Suwałkach. Nie? Naczelnik Wydziału Rozwoju Funduszy Zewnętrznych przygotuje pytania, no i można coś tam będzie wygrać. Dalsza część pikniku to majówka obywatelska, podczas której zaprezentują się lokalne organizacje pozarządowe. Mam ich ponad 200, ale oczywiście wszyscy tam nie będą prezentować się. Przewidziane są również dwie strefy animacji: Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz Ośrodka Sportu i Rekreacji.